800 miejsc siedzących, nowe boisko treningowe, większy parking, boisko dla dzieci i dwa korty tenisowe. Tak ma wyglądać nowy stadion w Czeladzi. Na razie jednak wygląda tylko na wizualizacji, bo miasto nie ma jeszcze pieniędzy na realizację tej koncepcji. Nowoczesny obiekt miałby służyć piłkarzom Górnika Piaski i lokalnej społeczności. Magda Sincewicz. Przed Górnikiem Piaski rysuje się ciekawa przyszłość. Plan już jest, choć do jego realizacji brakuje najważniejszego. Pozostało nam tylko szukać pieniędzy. Źródeł różnych potencjalnie jest dużych, a że miasto ma ogromne doświadczenia i wiele pozytywnych działań związanych z poszukiwaniem środków zewnętrznych, ufam, że i na ten stadion znajdziemy pieniądze i w tej kadencji go zrewitalizujemy. Jak prognozują władze miasta, modernizacja stadionu przy ulicy Mickiewicza w Czeladzi może kosztować nawet 20 milionów złotych. Dlatego prace zostaną podzielone na dwa etapy. Mamy zaplanowanych tutaj 800 miejsc siedzących, do tego są dwa sektory stojące dla kibiców, gości i gospodarzy. Mamy oczywiście też zastosowane tutaj pochylnie dla matek z dziećmi, żeby mogły spacerować na wózkach. Będzie przewidziana też publiczna toaleta, z której będą mogli korzystać ludzie i tam też pokój dla matki karmiącej. Więc na wiele tych takich rzeczy zwracaliśmy uwagę. Rzeczy, które mają służyć nie tylko kibicom, ale całej lokalnej społeczności tej byłej już górniczej dzielnicy. Myśmy sobie nie mogli wyobrazić lepszego prezentu na stulecie niż taki piękny projekt nowego stadionu, nowego obiektu Górnika Piaski. Z jednej strony możemy realizować swoje ambitne plany sportowe, takie jak realizacja projektu Bilbao zakładającego granie o najwyższe cele w oparciu o wychowanków, ale też cieszymy się, że ten nowy projekt stadionu zawiera bardzo dużo elementów górniczych, które nawiązują, a właściwie przypominają o tym, czym jest DNA dzielnicy Piaski, a dzielnica Piaski nie powstałaby, gdyby nie górnictwo. Nawiązaniem do jej górniczego charakteru będzie stanowisko spikera, tuż nad trybuną, ulokowane w charakterystycznej wieży przypominającej szyb wyciągowy kopalni działającej w dzielnicy do 1996 roku.